Żeby zobaczyć, czym jest zespół Niniwe, trzeba byłoby sięgnąć do takich pojedynczych wydarzeń, tego jak Pan Bóg daje siebie doświadczyć konkretnemu człowiekowi. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że przez 15 lat zmagasz się ze swoją chorobą, zmagasz się z cierpieniem i nagle po 15 latach, gdy lekarze nie są w stanie niczego zrobić z Twoim cierpieniem, przychodzi Pan Bóg jednego wieczora i zabiera od Ciebie to wszystko. Pan Jezus zawsze robił taki gest do największych grzeszników, że do nich rękę wyciągał, do tych najbardziej połamanych, tych najbardziej utrudzonych, tym, którzy już nadziei nie widzieli, to przychodził i podawał rękę, żeby powstali. Przychodzi do Ciebie ten, który uzdrowił Ciebie. Gdy zobaczysz konkretnych ludzi, którzy na scenie albo przy ołtarzu śpiewają i wielbią i błogosławią Pana Boga, to w każdym z nich spotkasz taką historię. Pan Bóg przemienił serce, gdzie uzdrowił ciało. Nie da się nic innego z tym zrobić, jak tylko Pana Boga błogosławić. Ci konkretni ludzie, którzy grają na instrumentach, którzy śpiewają do mikrofonu, którzy Pana Boga błogosławią, oni tak naprawdę dziękują za to, co Pan Bóg uczynił w ich życiu. Nie wiem, czy znacie taką piosenkę, jak wielki jest Bóg. Gdy spotkasz kogokolwiek z zespołu Niniwe, to zobaczysz, że w tym człowieku Pan Bóg zrobił coś wielkiego. Znacie? No to wszyscy ślepcy śpiewają, nie? No. A wy też, hej, dawać, dawać! Panu Jezusowi, hu, hu. Otwórzmy oczy, o Panie! Otwórzmy oczy, o Panie! Otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie! Chcę widzieć Ciebie! Otwórzmy oczy, o Panie! Otwórzmy oczy i serce, siłę i moc, gdy śpiewam święty, 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 chcę widzieć Ciebie. I teraz wy śpiewacie. I teraz chcielibyśmy Ciebie zaprosić do tego, abyś wszedł w tą relację z Panem Bogiem. Żebyś Go zaprosił do swojego życia właśnie w czasie uwielbienia. Gdy będziesz przed Najświętszym Sakramentem, gdy będziesz się modlić, gdy będziesz w ciszy trwać przed Jego obliczem, to On będzie dokonywał w Twoim życiu cudów. O co macie się modlić? Akustyków się zapytajcie, o co się pomodlić dla nich. Tu nie ma podziału na my i wy. Tutaj jest po prostu Kościół, który zebrał Pan Jezus. Nie opłaca według grzechu, nie chce wiecznie gniewać się. Żeśmy prochem, o najlepszy.
lepiej wie. Błogosław duszą moja Pana, wszystko co we mnie. Używajcie rąk! Jego najświętsze imię. Błogosław duszą moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław duszą moja Pana, wszystko co we mnie. Jego najświętsze imię. Błogosław duszą moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Jeżeli masz szansę spotkać się z Chrystusem na uwielbieniu, to idź, to błogosław Pana Boga, to uwielbiaj Go, módl się, a On będzie przemieniał Ciebie według tego wzoru, do jakiego Cię powołał. Dzięki. Zapraszam Cię na kolejne uwielbienie z Niniwy.